Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Tematem dzisiejszego filmu jest roślina, która nazywa się Amania gracilis. Nie znajdziemy tej rośliny w naszych wodach, bo rośnie wyłącznie w Afryce Zachodniej. A żeby być bardziej szczegółowym, to powiem, że rośnie w Senegalu i Gambii. Ale to w sumie jedno miejsce. Bo jakby zerknąć na mapę i przyjąć, że Senegal to twarz odwrócona w prawą stronę, to Gambia stanowi uchylone usta tej twarzy. Taki klin wbity w Senegal. Nie obrażając mieszkańców żadnego z tych krajów. Można też powiedzieć, i to wcale nie będzie aż tak bardzo naciągane, że to polska roślina. Otóż w czasach dawnych, czyli w XVII wieku, część Gambii, w której na pewno rosła Amania, była kolonią księstwa Kurlandii. Książę Kurlandii, niejaki Jakub Kettler, wiedząc, że akwaryści będą szukali nowych roślin do swych zbiorniczków, postanowił wydzierżawić od króla Kombo trochę terenu w Gambii i wybudował tam parę szałasów nazywanych fortami. A czemu o tym mówię i twierdzę o polskości Amani? Bo dokładnie w tym samym czasie Kurlandia była lennem Rzeczypospolitej. Więc może leciutko naciągając rzeczywistość, będę twierdził, iż Amania jest polska i tyle. A jakby ktoś nie kojarzył, gdzie leży Kurlandia, to tereny dzisiejszej Łotwy. Po tym historycznym wstępie pora na samą Amanię. Jak powiedziałem, rośnie sobie w Afryce, w piachu, na brzegach rzek, w miejscach wilgotnych. Łodyga dorastająca do 60 cm, rozgałęziająca się w przekroju raczej czworokątna o grubości do 5 mm. Liście na łodydze siedzące, bezogonkowe, na przeciwległe, osiągające 8 cm długości i centymetr szerokości. Blaszka liściowa w kształcie lancetowatym z ostro zakończonym czubkiem i zaokrąglonej podstawie. Kolor liści jest zmienny w zależności od ilości oświetlenia, od zielonego do niemal czerwonego. Liście roślin wyhodowanych w paludarium są odwrotnie lancetowate i zielonego koloru. Kwiaty niewielkie o średnicy 8 mm, osadzone na szypułkach 2-milimetrowej długości. Kwiatostan wierzchołkowy składa się z 3 do 7 kwiatów wyrastających w kątach liści. Kwiat posiada od 4 do 8 pręcików i 1 słupek. Płatki koloru różowo-czerwonego. Owoc w postaci czerwonawej torebki z nasionami w postaci ziarenek. Do udanej uprawy potrzeba wody miękkiej do średnio twardej od 5 do 15 stopni niemieckich, lekko kwaśnej lub obojętnej, pH od 6,2 do 7,0 o temperaturze 22 do 28 stopni Celsjusza. Udana uprawa rośliny zależy od intensywności oświetlenia, podłoża i czystości wody. Oświetlenie powinno być dość mocne, gdyż przy słabym zielenieje, a wymiary jej są mniejsze. Długość dnia powinna wynosić około 12 godzin. Dodatek nawozów żelazowych oraz dozowanie dwutlenku węgla ma wpływ na intensywność wybarwienia i szybkość wzrostu. Podłoże powinno być bogate w składniki odżywcze. Może to być żwir lub piasek bogaty w żelazo i składniki odżywcze. Amania jest całkiem odporna na porastanie przez glony, w przeciwieństwie do wielu innych roślin. Rozmnaża się wegetatywnie, wypuszczając w dobrych warunkach nowe pędy przybyszowe z okółków liściowych, z pędu znajdującego się blisko podłoża i ukorzeniającego się. Można też rozmnażać roślinę przez odcięcie pędu i zasadzenie go w podłożu. Ze starego, obciętego pędu wyrastają zwykle 2 do 3 nowych pędów. W otwartych zbiornikach nieprzycinana wyrasta ponad lustro wody i wtedy też zakwita. Amania gracilis nie przepada za zbyt starą wodą i zaniedbanymi zbiornikami. Bardzo dobrze czuje się w czystych, piaszczystych podłożach. Miękka i czysta woda, mocne oświetlenie przez 12 godzin, związki żelaza i CO2 stanowią o sukcesie uprawy tej rośliny. Jeżeli czegoś z tego zabraknie, roślina powinna rosnąć, ale znacznie słabiej i na pewno nie wybarwiając się tak jak na zdjęciach. Także Amania gracilis nie jest wcale łatwą rośliną. Są trudniejsze w uprawie, to prawda, ale jest też mnóstwo łatwiejszych. I tym optymistycznym akcentem pożegnam się. Aha. Gdyby ktoś sądził, że filmów o roślinach nie można zbyt dużo nakręcić, to powiem, że samych Amani znalazłem 106 odmian. Należy się tylko cieszyć, że w akwarystyce uprawia się w zasadzie zaledwie 2 odmiany. No to teraz dobranoc.